Teraz zobaczymy, jak nasze zawieszenie wygląda po tych bezdrożach w Maroku. Idzie nowy ład. Jak tam, Tomek? Znowu wyprowadzamy się z fana. Poruszaj jeszcze raz. Zabrałem was nad narew. Dostaliśmy taką latarkę do przetestowania. Jak na razie pierwsze wrażenie. A miałeś kiedyś już taką sytuację, jak teraz mamy? Nie. Jesteśmy już na miejscu, przyjechaliśmy do MTT System. Dalej są w Gliwicach, ale mają nową miejscówkę. Jest to przystanek Ostropa. No i będziemy sprawdzać nasze zawieszenie. Zobaczymy, jak sobie, jak wygląda po bezdrożach w Maroku. Czy jeszcze w ogóle tam jest? No, ale coś tam się czy podnosi. Coś z tych poduch tam zostało. No cóż, zabieramy się tu do roboty. O nie, znowu wy? Cześć. Cześć. No, no fajne powitanie, znowu wy. Jesteśmy, no. Fajnie, że wpadliście do nas na przystanek Ostropa. Po tych 2 latach sprawdzimy wam te zawieszenie, które montowaliśmy wcześniej. No, to jak się sprawdziło w Maroku. I zamontujemy wam nowy panel sterowania desce na przyciskach kołyskowych. O. Chcecie czy nie? Jasne, że chcę. No dobra. No to elegancko. Idzie nowy ład. Nowe zegary. Nowe zegary. Z nowymi możliwościami. Zobaczcie, jaka teraz przyciski będzie. Kołyskowe lub łopatkowe, jak kto woli. Teraz można sobie napompować i opuścić każdą ze stron osobna. Tamten panel analogowy też jest niezależny. Lewa, prawa, tylko trzeba najpierw napompować obie i opuścić prawą albo lewą. No, jedną lub drugą stronę, w zależności gdzie chcemy mieć niżej, a gdzie wyżej. Teraz będę niezależny. Będę na lewo albo na prawo. Tomek, a tutaj w przystanku Ostropa to nie tylko montujecie zawieszenie, nie? Nie. Przystanek Ostropa to jest tak naprawdę nowe miejsce na mapie polskiego karawaningu. Punkt serwisowy oraz doposażenie do kamperów. Jak i aut dostawczych również. Więc... Czyli na przykład jakbym chciał zamontować markizę, klimatyzację, webasto... Co sobie tylko pan życzy. Aha, czyli doposażacie po prostu. Doposażamy. Kampery, co tam tylko kto chce. I starsze również serwisujemy. Starsze kampery lub nowe. Co sobie klient zażyczy, tak naprawdę możemy dla niego zrobić. No to coś nowego, bo nie słyszałem o tym. No to super. No, działamy od... No jesteśmy w tym miejscu już prawie rok teraz i tak pomału właśnie z tym startujemy. Już prawie gotowe? No, już musimy go przykręcić, żeby nam na dziurach nie wyskoczył. I podłączyć jeszcze przewód. Schować te plastiki wszystkie i gotowe. Panel zamontowany. Możemy sobie teraz oddzielnie opuszczać i spuszczać lewą stronę i to samo z prawą stroną. Super. Jak tam, Tomek? Wszystko gitara. Gitara? Gitara. Przetrwały Maroko i przetrwają niejedną wyprawę jeszcze waszą, więc wszystko jest good. No, to jest superancko. Prace dobiegły końca, wszystko działa, zawieszenie przetrwało Maroko, tak jak już Tomek mówił wcześniej. I kolejnych pewnie przetrwa więcej wypraw. No, następną planujemy, ale tu na razie nie będziemy zdradzać gdzie. Ale jak Maroko przetrwało, to tą drugą też przetrwa. Da radę. Oczywiście. Że dzięki wielkie, nowy panel Tomek, również sterujący na łopatkach. Będzie śmigał teraz, będziemy się z Moniką mogli przechylać. Jak będę chciał, żeby Monika bardziej na mnie leciała, to sobie będę opuszczał na stronę szafy. To będzie, wiesz, pomagało jeszcze w naszym związku fajnie. Nie, dobra. Super, że mogłem pomóc. To fajnie, my już musimy lecieć powoli w dalszą drogę. Dzięki, że wpadliście. Zapraszamy ponownie, jak będziecie gdzieś przelatywać koło Gliwic.
Na pewno skorzystamy, tym bardziej, że niedługo może jakiś tu parking będzie, słyszałem, dla kamperów. Będzie właśnie, trwają prace jeszcze wykończeniowe. Będzie można się zatrzymać na noc nawet. Fajnie, rzucić super. Wodę. Oby jak najwięcej takich miejsc było. Fajnie jest wtedy podróżować. Tak jak w Hiszpanii masz dużo miejsc do zatrzymania się, zrobić jakiś serwis. Jak w Polsce będzie. Punkt tu jest idealny, jest blisko autostrady. No właśnie, dokładnie. Fajnej, spokojnej okolicy poza miastem, więc. Dobra. Dzięki bardzo. Fajnie. Na razie, cześć. Znowu zobaczyć. No, hejka. Monia, co ty robisz? No co, znowu wyprowadzamy się z fana. Nie cierpię tego. Nie wiem, co mam wziąć, nie wiem, jaka będzie pogoda. Gdzieś pada deszcz, potem będzie upał, teraz jest zimno. Ja nie wiem, ja już nie wiem po prostu. No tak, wróciliśmy z południa Polski. Właśnie przyjechaliśmy do Moniki rodziców i po drodze nam na jednej ze stacji benzynowych parkowałem do zatoczki i no wiadomo, musiałem pokręcić trochę tak energicznie w prawo, w lewo i zaczęło coś mi stukać. Dzwoniłem do kolegi, no prawdopodobnie maglownicę będzie trzeba regenerować, jutro jeszcze jadę do niego to potwierdzić. Tyle kilometrów przed nami i trzeba to zrobić, korzystając z okazji, że jesteśmy w Polsce. Myślę, że będzie taniej i w ogóle jest możliwość zregenerowania tej części. Bo w Anglii to pewnie by wymienili na nową i tyle. Wczoraj wam mówiłem o tej maglownicy i teraz wam chcę pokazać, jak to w ogóle wygląda. Monia, poruszaj kierownicą. Ewidentnie coś tam stuka. Dobra! Jadę teraz do kolegi, do jego warsztatu i decyzja dzisiaj wieczorem pewnie zapadnie, czy wykręcamy maglownicę, dajemy do regeneracji, czy mogę tak jeździć. Wydaje mi się, że raczej jeździć tak nie będę mógł. Monia, może spróbujesz pojeździć zamiast tu szarpać tą kierownicę? Ja na sucho tylko mogę. Już wystarczy, bo popsujesz. Źle to brzmi. Uciekaj już. Niestety. Jestem już na miejscu, zabieram rower. No bo bez roweru tydzień czasu nie wytrzymam. No i będziemy czekali na decyzję. Dziwne to uczucie być bezdomnym. Przez tydzień czasu będziemy pozbawieni naszego domku. Po raz kolejny w Polsce. No ale pewne rzeczy trzeba naprawić. Nie ma na to żadnej rady. Przykro zostawiać nasz domek, ale z Piotkiem rozmawiałem. Mówi, no w piątek maksymalnie do odbioru. Dzisiaj jest środa. Także kurna, no ponad tydzień będziemy czekali na auto. Dobra, lecę do domu. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. I can see it on the horizon. Spray painted in black and blue. I can feel the storm winds rising. Can you feel them too? To, że nasze auto jest teraz w warsztacie, nie zmienia faktu, że nie możemy podróżować. Akurat dzisiaj wyskoczyłem sam, zabrałem was nad Narew. Jestem z tatą na rybach, tam stoi nasz sprzęt, ale ja dzisiaj w nim nie będę spał. Będę spał dzisiaj w hamaku pod tarpem. Mam nadzieję, że pogoda utrzyma się przez całą noc, bez żadnego deszczu, bez burzy. W ciągu dnia mieliśmy takie troszeczkę błyski gdzieś w oddali, trochę grzmiało, ale wszystko gdzieś się rozeszło i mam teraz ciszę, spokój, rozkoszuję się śpiewem ptaków, zachodzącym słońcem. No i rozbijam obozowisko. Dokładnie jesteśmy w okolicach Dzierżenina. Tutaj z prawej strony Narew płynie do Pułtuska, a w tamtą stronę jakieś 8 km jest Zalew Zegrzyński. Także okolica jest naprawdę bardzo fajna, aczkolwiek tata mi powiedział, że w weekend jest tutaj bardzo głośno, dużo skuterów, motorówek, no a w środku tygodnia jest cisza i spokój.
Narwią to już jest taka moja tradycja. Zawsze jak przyjeżdżam do Polski, to staram się przyjechać z tatą właśnie tutaj w okolice Dzierżenina, przynajmniej na kilka dni, rozbić obóz, powędkować, pobyć trochę z naturą, porozmawiać z tatą, nadrobić trochę zaległości. Jesteśmy na 47 kilometrze. Są takie znaki, nie wiem, może nie wiecie, ale na rzekach są znaki, które nas informują, który kilometr rzeki to jest. W tamtą stronę te kilometry rosną, a w stronę Zalewu Zegrzyńskiego maleją. Na tym odcinku rzeki bardzo mi się podoba to, że są tutaj wysepki. Także z żadnej strony nie można tutaj dostać się samochodem. Jesteśmy praktycznie sami, oprócz wędkarzy, którzy też tutaj dopływają na to łowisko. Swoimi łódkami oczywiście. Nic nie bierze. Nie złapaliśmy jeszcze nic po prostu. No, cisza, spokój, jak widzicie, woda jak lustro. Znowu się rozgadałem, a obóz cały czas nie rozbity, także zabieram się do roboty. Dom już zbudowałem, także dzisiejszą nockę i pewnie następną spędzę właśnie tutaj, w tym moim hamaku. Tarp już rozwieszony, wszystko dobrze się tu trzyma, chociaż nawierzchnia nie jest zbyt stabilna, jest strasznie miękka gleba tutaj, duża wilgotność, ale mam nadzieję, że jakieś nawałnicy w nocy nie będzie. Teraz chciałbym Wam coś pokazać. Dostaliśmy do przetestowania latarkę firmy Armitech, jest to model Wizard C2 Pro Max. Z akumulatorem 5000 mAh. Zobaczymy, na jak długo to starcza. W maksymalnym trybie oświetlenia generuje 3700 lumenów. W zestawie dostałem uchwyt, który możemy zamocować na kierowniku do roweru. Na pewno to przetestujemy, jak on się zachowuje. W zestawie otrzymamy również taką spinkę, które umożliwi nam zamocowanie latarki w plecaku na przykład, czy przy pasku. W pudełku znalazłem również zapasowe dwa o-ringi, które z czasem tutaj w obudowie możemy wymienić, żeby być pewnym, że latarka nie zamoczy się w środku. Podoba mi się w tej latarce jej wykonanie. Nie jest ona lekka, ale to świadczy tylko o tym, że zostały użyte dobre produkty, tak mi się wydaje. Pewnie sama bateria troszeczkę waży. Podoba mi się zabezpieczenie dodatkowe taką gumką. No i wyjmujemy ją i mamy oddzielną latarkę bez żadnego uchwytu. Magnetyczna końcówka, także możemy ją zamieścić na metalowych elementach obudowy, na przykład w wanie lub nie wiem, różnych konstrukcji, w zależności od tego, gdzie akurat jesteśmy. Ładowarka też jest na magnes, wystarczy ją tutaj kliknąć, podpiąć i latarka się ładuje. Całkowity czas ładowania to jest ponad 5 godzin tego akurat modelu, tego akumulatora. Także zabieramy się do testów. Zobaczymy, jak to wszystko będzie się zachowywało w realu. Bo wiecie, czasami na stronach internetowych dużo się pisze, dużo się zachwala swojego własnego produktu, a w realu różnie to bywa. Jak na razie pierwsze wrażenie bardzo pozytywne, solidne wykonanie. Fajnie to wszystko zapakowane jest, ale zobaczymy, jak ona świeci, bo to jest najważniejsze. No i trzeba zrobić pierwszy test, czy ona w ogóle jest wodoodporna. Także bye bye. Patrzymy, czy cały czas świeci. Może to nie jest 10 metrów, ale jak nie jest wodoodporna, to nawet te 30 cm wystarczy pod wodą. Świeci cały czas, nic nie przemiękło. Chyba dobrze jest. Piachu opuczem. O. No i dobra. Czekam, aż się trochę ściemni i będą nocne testy. Godzina za 15, pierwsza w nocy i nic. Nic nawet nie drgnie. Jedyne, co słychać, to żaby. Czekamy. Jeżeli chodzi o latarkę, jak na razie świetnie sobie radzi. Jestem bardzo zadowolony. Jesteśmy w drugiej sekcji, na trzecim poziomie. No i naprawdę rozświetla tutaj super. Pierwsza sekcja
ma następujące światło. To jest jedyneczka, jedyneczka, dwójeczka, jedyneczka, dwójeczka, jedyneczka, dwójeczka w pierwszej sekcji. Teraz się troszeczkę oddalimy, naciskamy dwa razy i przechodzimy na drugą sekcję. I w drugiej sekcji mamy, to jest chyba najjaśniejsze, zobaczmy. Tak, są trzy poziomy. Raz, dwa, trzy. I teraz klikamy trzy razy i to już jest takie najjaśniejsze światło w tej latarce czołowej. No, masakra. Światełko. Sami widzicie. No, jest to światło naprawdę niezłe. No, ja już powoli będę kładł się spać. Mój tata będzie czuwał dalej. Mam nadzieję, że coś złowimy dzisiaj. Na razie z latarki czołowej jestem bardzo zadowolony. Wszystko działa, wszystko jest tak jak w opisie, aczkolwiek nie wiem jeszcze jak będą wyglądały czasy działania baterii na jednym akumulatorze naładowanym na 100%. To jeszcze sobie sprawdzę. No i oczywiście jak będę w domu, siadam na rower w nocy, jadę do lasu, pojeździmy trochę, zobaczymy jak ona się zachowuje podczas troszeczkę cięższych warunków, wstrząsów i tego typu rzeczy. Tato, złapałeś coś czy nie? Dwa brania miałem, przydrgnęło wędką, ale nic nie wyciągnąłem. A miałeś kiedyś już taką sytuację, jak teraz mamy? Nie. Bo ty już jesteś ile? Dwa tygodnie. No nie. Jestem od niedzieli. No ale to już jest tydzień prawie i nic. No, nigdy jeszcze tak nie miałem jak teraz. Jak... Ale tu koleżanka mówiła też, że dwa tygodnie było i też nic. Koleżanka? No znajoma, no. Mama będzie zazdrosna. Tak. Może na stare lata ją coś weźmie, nie? Zapadła męska decyzja, zmieniamy miejsce, bo tu nic nie bierze. Na tak. Który kilometr jedziemy? Tak, jedziemy na 45. A tu jest 47. Tak zwane Olszaki. No, właśnie, jedziemy na Olszaki. Będę miał tam gdzie spać? No, będzie spał. Okej. Okay. Ponton ci rozwożę koło łódki, na pontonie będziesz. Dobra. Na pontonie ratowniczym. Na kółku. No to no. Miejscowa dzisiaj trochę no. Mniej wygodna, ale mam nadzieję, że woda ukołysze mnie do snu. No, albo pójdziesz do sąsiada, do Romka. O tak, tam pan Roman ma dużą łódkę, także tam u niego się prześpię chyba. No. Mieliśmy miejscówę, mamy piękny widok na kościół w Dzierżyninie no. I na naszą przystań, no może i... tutaj się poszczęści, nie wiem, tato jak myślisz? Myślę, że tak, no. Jestem dobrej myśli. Na razie czekamy na ryby, ale nic się nie dzieje. Nic. W związku z tym, że ryby nie biorą, podjęliśmy męską decyzję, wracamy do domu. No niestety, tak czasami bywa, no, ale... To, że nie ma ryb, to nie zmienia faktu, że fajnie spędziliśmy czas. O, dobra, pomagam tacie, zwijamy się i do zobaczenia później. No niestety z rybek nici, nie było co jeść za bardzo, ale cóż, byłem na rowerze wieczorem i tak jak wam obiecywałem, zrobiłem test latarki podczas jazdy. Jestem zadowolony, aczkolwiek nie, na pewno nie jest to latarka, której można używać przy ekstremalnych zjazdach, ponieważ na najwyższym trybie działa ona około 53 sekund do minuty, a potem się przełącza w troszeczkę takie łagodniejsze światło. Dzieje się tak, ponieważ jest ona wyposażona w czujnik temperatury i mocno się nagrzewa przy tym natężeniu światła. No i żeby zapobiec uszkodzeniu w środku różnych elektronicznych elementów, ona się po prostu przechodzi w mniejsze natężenie światła.
Także do jazdy po lesie, takiej turystycznej, jak najbardziej można jej używać. Jestem z niej zadowolony. Zobaczymy jeszcze, jak długo ta latarka świeci w tych takich normalnych trybach przy użytku takim normalnym, gdzieś nie wiem, przy namiocie, w lesie czy przy wanie. Będę Was informował, ale na razie jestem z niej bardzo zadowolony. Najbardziej mi się podoba to, że jest wodoodporna i nie trzeba się martwić, że się zamoczy albo gdzieś spadnie do wody. Także jest ok. Na hasło Terrasfera na stronie internetowej producenta, jeżeli ktoś by chciał zakupić takową latarkę, dostanie 11% zniżki. Generalnie na wszystkie produkty jest 11% zniżki. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to możecie taką latarkę nabyć 11% taniej. Właśnie odebraliśmy naszego ciapka. Jest! W końcu jesteśmy w domu. Maglownica zregenerowana. No, komfort jazdy bez porównania z tym, jak było. Nawet nic sobie nie, stuka, nie zdawałem sprawy. Nic nie puka. Tak, no w szoku jestem, ile to pomogło. Zapłaciliśmy za wszystko 2400 zł. Nie wiem, czy to jest dużo, czy mało. Dajcie znać w komentarzach. Mamy nadzieję, że to już ostatnia rzecz, którą musimy zrobić w ciapku po tej podróży. A my już powoli szukamy pracy, także niedługo będziemy wracać do Anglii. Takie mamy teraz intensywne dni. Troszkę mniej czasu na wszystko, no bo no, niestety tej pracy trzeba poszukać. Trzeba podzwonić, trzeba się umówić. Będziemy się powoli zawijali do Anglii podreperować budżet. A jest co reperować, ponieważ no te dwa wydatki, które były związane z autem, troszeczkę nas pochłonęły. No ale cóż, no, żeby jeździć trzeba robić. Dokładnie. No cóż, będziemy się już żegnać z Wami. Dzięki, że byliście z nami. Zostawcie jakiś komentarz, dajcie łapkę w górę. I do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się cieplutko. Hej! Hej!